Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Moi drodzy, wspominamy dzisiaj to wydarzenie, kiedy Maryja i Józef przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby tam ofiarować je Ojcu Niebieskiemu. I w ten sposób Maryja wypełniła prawo mojżeszowe, ponieważ kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, wyzwolony mocną ręką Boga z niewoli Faraona, z niewoli egipskiej, Bóg po wyjściu z Egiptu powiedział te słowa do Mojżesza: wszystko pierworodne i ze zwierząt, i ludzi należy do mnie. Tak Bóg przekazał przez Mojżesza takie prawo, że wszystko pierworodne należy do Niego. I Maryja wykonuje ten przepis prawa mojżeszowego, przynosi dzieciątko Jezus, pierworodnego swojego syna, do świątyni. Tam kapłan bierze dzieciątko Jezus, wznosi je nad ołtarz i w modlitwie ofiaruje je Ojcu Niebieskiemu. Tak wypełnia się przepis prawa mojżeszowego. Moi drodzy, ale co dla nas znaczą te wydarzenia? Jakie one dla nas mają znaczenie? Otóż Pismo Święte mówi, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego. A zatem ja i ty jesteśmy świątynią Boga. I również w czasie naszego życia Maryja przynosi nam Jezusa do naszych serc. Również w naszych sercach rodzi się Jezus. Rodzi się łaska uświęcająca. Kiedy się modlimy, spowiadamy, przyjmujemy Najświętszy Sakrament, Słowo Boże przyjmujemy, je czytamy, rodzi się w nas Jezus, w naszym sercu. Przez Maryję. To ona nam Go przynosi, aby On w nas żył. My jesteśmy tą świątynią Boga. Ale moi drodzy, Jezus przyszedł, aby ofiarować się Ojcu Niebieskiemu. Zobaczmy, i to wydarzenie dzisiejszej świątyni, ono się dopełni
na Golgocie, na krzyżu. Tam Jezus na krzyżu jest ofiarowany Bogu Ojcu za nas wszystkich, za grzechy całego świata, grzechy wszystkich ludzi. Jego serce jest przebite na krzyżu. A Maryja również cierpi pod krzyżem, jej serce jest przebite mieczem boleści. I tu wypełniło się to ofiarowanie Jezusa. I moi drodzy, jeżeli należymy do Chrystusa i to również w nas wypełnia się to ofiarowanie, to również w nas Jezus ofiaruje się Bogu Ojcu. I my jesteśmy jakby uczestnikami tego ofiarowania, tych wydarzeń przez Chrystusa i w Chrystusie. I ofiarujemy, Jezus ofiaruje się w nas również przez nasze cierpienia, nasze modlitwy, nasze trudy, przez nasze życie. Ofiaruje się Ojcu Niebieskiemu i to się dzieje w ciągu naszego życia. I dlaczego Jezus to zrobił na krzyżu? Z miłości do mnie, do Ciebie. Ofiaruje się z miłości. Przyszedł, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu, aby uratować to, co zginęło. Jezus mówi, że On przychodzi i zbawia tych, którzy wierzą w Niego. Przyszedł, aby zbawiać tych, którzy w Niego uwierzyli. Przyjęli Go z miłością. A zatem i my mamy ten udział w ofiarowaniu Jezusa, kiedy cierpimy, kiedy modlimy się, kiedy ofiarujemy nasze życie Bogu. Mamy ten udział w ofiarowaniu się Jezusa za braci i za siostry, za zbawienie naszych braci i sióstr. Ale ktoś by mógł powiedzieć, moi drodzy, no tak, ale Bóg jest miłością, to przecież Bóg nie wymaga takich ofiar, można było to łatwiej wszystko zbawić, przecież to przez miłość może Bóg zbawić, a po co takie ofiary cierpienia, a i krzyż, i droga krzyżowa, której my też mamy w pewnym sensie udział. Moi drodzy, Bóg objawił swoją wolę w Jezusie Chrystusie i Chrystus przyjął ciało z Maryi, umarł na krzyżu, z miłości do nas. I to jest najlepsza droga, którą Bóg wybrał. Taką drogę Bóg wybrał. Pokonania zła, grzechu, szatana. Taką drogę, nie inną. Jeżeli mamy miłość, wiarę do Jezusa, również mamy udział w tej drodze. Oczywiście naszą małą miarę, małe nasze siły, ale też idziemy w tej drodze ofiarowania się Bogu Ojcu. Za naszych braci, za nasze siostry, które może o Bogu zapomnieli, którzy może trwają w grzechach, nie sami sobie nie radzą, w depresji, w nałogach. Też ofiarujemy się Bogu, ofiarujemy nasze życie w Bogu. I kochani, to jest miłość. To jest miłość. Zobaczmy, największym wyrazem miłości Jezusa jest Jego krzyż, Jego ofiarowanie na krzyżu. I również jeżeli my w tym uczestniczymy, to jest miłość, która napełnia nasze serca. I to jest miłość, którą chcemy przekazać naszym braciom i siostrom. Bo miłość leczy, miłość uzdrawia, miłość zbawia. Ta miłość ofiarna, ta miłość woli. Ta miłość, której uczy nas Jezus, tą miłość, którą Jezus przyszedł rzucić w nasze serca. To miłość uzdrawia i leczy. Jeżeli mamy udział w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Przez wiarę i miłość do Jezusa uczestniczymy w tym ofiarowaniu. A zatem wypraszajmy tą łaskę miłości, łaskę miłosierdzia dla tych, których tu nie ma, którzy nie przychodzą już może do świątyni, do kościoła. Ale Bóg o nich nie zapomina. Bóg pragnie również innych zbawić, innych przyprowadzić do Chrystusa. I możemy to czynić właśnie przez nasze modlitwy, nasze ofiary. Niech Maryja, Matka Jezusa, nam w tym dopomaga, abyśmy szli tą drogą z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Wypraszali łaskę miłosierdzia dla nas i dla naszych braci i naszych sióstr. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Żyjcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.